chwila. Siema wszystkim z browaru Hook Norton. Nie było powiadomienia, nie było, jak się rozłączyłem, to się okazało, że powiadomienie przyszło. Także teraz się nie rozłączam i jedziemy, kurde, z tym koksem, bo piwo stygnie. Tak czy nie? No. Jedzonko wjechało, ale czekam na sztućce jeszcze. A już pani przyniosła. Ty, ale fajnie w tym. W sztućce, tak się to się prowadzi. Idzie w Anglii. Dobra, ja na razie nie będę jadł, niech mi się popatrzę. Na zimę będę jadł. Pierwsze co zacznę od browara. Siema, bambino. Mam trzy browarki. To są malutkie takie do testowania. Zobaczcie, tu jest logo browaru, także było dobrze widać. Hook Norton Brewery. To jest pierwsze. Mam ściągę. Pierwsze jest Hooky się nazywa. 3,5% alkoholu. Substantially balanced amber bitter, hoppy on the nose, malty on the palate. Dokładnie to czuję tutaj. Wasze zdrowie. Fajne, fajne. Jesteśmy w browarze, także świeżusieńkie. No, bardzo, bardzo przyjemne takie, kurczę, do popijania w pubie. Następny jest Hooky Gold, Amber Gold. A very pale crispy beer with hoppy character. Fajny ten. Takie coś mogliśmy podkupić. Także zobaczymy. Ej, też fajne. Kurde, luks. Jak ja Amber Ale nie przepada za Amber Ale. Bo... przeciętny pijacz kełbo lagierów to by tego nie tknął. Małe nagazowanie. Goryczka tam dosyć spora. I kolejne piwo. Tu jest logo browaru. Old Hooky 4,6%. Beautiful balanced beer, fruity with a well-rounded body. No i tu się dzieje najwięcej. Bardzo owocowe. Ale co ja tu czuję za owoce? No i to jest... już goryczka co najmniejsza. Chociaż te pierwsze było chyba największą goryczkę miało. Czyli to było Hooky. Zobaczcie, jak się w Anglii pije. Prawie gazu zero. Widzicie? Coś tam leci, ale to są, te piwa są z kasków, czyli to jest ten rodzaj brytyjskich beczek, w których piwo jeszcze dofermentowuje w tych beczkach. To jest w ogóle tradycyjny browar. Zaraz powiem wam, browar pochodzi z 1849 roku. Jest do tej pory, właścicielem jest rodzinnie, jak to się nazywa? Family owned. Biznes rodzinny. Biznes rodzinny, o, dokładnie. Wasze zdrowie. Zaraz wolę parę tych i pójdę się przejdę. Chyba, że już idę. Nie wiem. Dajcie coś zjeść. Teraz będzie tasting, kurde, żarełka. Ja mam. Co to jest mam? Kartofle, tak? Skorupka. Kartofle w skorupie. Kurde. Z pomidorem. O kurde, spada. Cebulą. Cebulą? Mhm. Gdzie taka? O kurde, spadło wszystko. Cebuleczka taka. Bo to... O, słońce wyszło. Trochę właśnie ten. Zobaczcie, takie kartofelki się je w pubie. Nie, tak. Pomidor, jakiś serem oblane. Kurde, luks. Proste jak budowa cepa. To jest oczywiście nie żaden obiad, tylko przystawka. O, siema, ale fruit. Siema, ale fruto. Słuchajcie, browar jest... Browar jest rewelacyjny. W sensie, jeżeli chodzi o budynek, jest super charakterystyczny. Godzinka z kawałkiem jazdy z Milton Keynes. Rzut beretę. Mam kontakt do... Niestety nie już brewery tu chciałem zrobić i ponagrywać tutaj trochę, ale niestety tego nie zrobię, bo już
Już dzisiaj nie można, bo to na wariata wyszło tak spontan, spontan wyjazd. Jeszcze jedziemy to stąd w jedno miejsce, ale to już tam live'a nie będzie. Po prostu pozwiedzać wioski, przepiękne wioski Kosłod. Kosłod, wioski średniowieczne będziemy zwiedzać. Z osobówką, także don't worry, don't worry. Nie będzie blokady wioski. Browar, sam budynek jest ikoną. Do 2006 roku cały browar miał, jak to się nazywa? Miał chyba elektryczność z pary wodnej. I z tego gdzieś tam, co wyczytałem, to do tej pory wożą beczki z piwem tutaj do pubów tych lokalnych na dół, do wsi. Konno się wozi, wozami. Także tradycyjnie. W ogóle fajnie, to no, jak widzicie, taka cegła wszędzie, taki kolor piaskowa. Znaczy to nie jest nie cegła, tylko to są piaskowe bloczki. Tutaj dookoła. Dobra, pozwólcie, że ja sobie trochę liści zjem, bo strasznie lubię liście jeść. Uwielbiam. O, zobaczcie, takich liści dużo. Czasami idę po drzewo, jak w jesieni, to nazbieram całą buzię i kurde, i człowiek najedzony. Jakiś tam. No najlepsze te liście, co spadną już, nie? To one... Nie, luksusowo nie jest. Spokojnie. Piwa bardzo fajne. Bardzo fajne, ale to czuć, że one świeżutkie są. Słuchajcie. Daleko nie jechały. Najlepsze piwa właśnie są przy browarze. W ogóle skończymy to. Ja wypiję te 3 piwka. Jeszcze pan mi przyniesie jeszcze jedno, chcę spróbować. I pójdziemy. Pokażę wam ten cały budynek. Wyczerpię muszę, tak. Tutaj dostałem znak z reżyserki, od pani makijażystki, że mi gębę wytarł. Ogólnie. Ogólnie. I ogólnie tutaj ten, o. Nie? Browar, słuchajcie, jest w hrabstwie Oxfordshire. Kilka mil od słynnych Cotswold Hills, czyli to jest też taki region, słuchajcie, przepiękne wzgórza i wioski średniowieczne. No kurczę, jakieś... Możecie sobie wygooglować. Wpiszcie sobie Cotswold. Cotswold. Wyolety. Się pisze. Przepiękne tereny. No tak jak mówiłem, w 1849 roku założony. I to jest typ browaru Victorian Tower Brewery, czyli w ogóle taka, zobaczycie, w ogóle są jakby wieża, taki on bardzo wysoki jest. I przez to bardzo charakterystyczny. I cały ten proces, słuchajcie, ważenia piwa w tym browarze po prostu ścieka wszystko z góry na dół. I cały ten proces jest z góry na dół. Dlatego z piętra na piętro idzie sobie, aż na dole dostajecie gotowe ten. Czyli tak, zacieranie jest na górze, gotowanie jest na środku, poważnie. Gotowanie jest na środku, fermentacja i leżakowanie już jest na samym dole. Do 2006 roku cały ten proces tutaj właśnie był napędzany, a właśnie nie elektryczność, tylko był napędzany, cały ten proces był napędzany parowodną. Taka ciekawostka, do 2006 roku, czyli to jeszcze niedawno. To jeszcze parę lat temu. To kubica jeszcze się ściga wtedy. 15 lat temu. Także. No i piwo z tego browaru jest dowożone do wsi przez wozy normalne, konne wozy. Browar zatrudnia gdzieś około 50 pracowników, także to nie jest duży browar. Coś o historii wam mogę powiedzieć. No w 1849, no w sumie to tyle tam. Jakie mają piwa podstawowe? Hooky Mild, o tego Milda bym spróbował, 2,8% ABV. Mildale, Hooky 3,5 to właśnie spróbowałem, to jest Session Bitter, Lion 4% ABV, Golden Bitter, to jest ten Lion nazywa tak? Nie ma tu nazwy. Old Hooky 4,6 to tutaj ma właśnie ten, Best Bitter, bardzo dobry, słuchajcie, bardzo dobry, i Double Stout 4,8% alkoholu.
No i stał. I tutaj cały ten browar ma muzeum i w ogóle, kurczę, słuchajcie, silnik, jak się nazywa, parowy, cały jest jeszcze, to wszystko jest działające i tylko, że już no, po prostu nie napędza tego całego browaru. Wszystkie pompy to jest do zwiedzania, tylko że no to już będzie, słuchajcie, następnym razem. Także tak pokrótce tylko. Yeah, all fine, thank you. Masz zdrowie. Tak, Elfruto, grawitacyjnie wszystko, wszystko sobie spada, wiecie. Grawitacyjna fermentacja na sendo. Nie wiadomo, już gotowe piwo, już musi być na dole, nikt nie będzie latał, kurde, na górę po browary, nie? Musi być na dole. Także słuchajcie, kończymy jedzenie, kończymy picie i idziemy się przejść, tak? Jak tam po wczorajszym ważeniu, słuchajcie? Zadowoleni? Jakieś ofiary są śmiertelne czy coś? Kto w ogóle dotrwał do końca wczoraj? Kto dotrwał do końca? Ty, parę osób dotrwało. Tak? Najgorszy to był Marcin Adamski, on jechał na turniej, on mnie pilnował do samego końca. Ja mówię, Marcin, ty jedź, kurde. Jak on w turniej będzie grał dzisiaj? Może w ogóle nic nie spał. Turniej piłkarski. Czekajcie, bo tu lata wszystko. Browar fajny. I dostałem kontakt do... Jak to pani się nazywa? Czy ten pan, sorry? No, do menadżera marketingu. Menadżera marketingu. Bo może się uda, słuchajcie, zrobić tour. Tylko widzę, że raczej to nie będzie live stream, tak jak myślałem, bo jest problem tu z internetem. Chociaż chyba dobrze leci, słuchajcie, 3 megabity to powinno Full HD normalnie chodzić. Ale w środku tam, ja bym sobie ponagrywał to. Już wtedy wziąłbym aparat, a nie telefonem. Jeżeli, można oczywiście. Nie, no livestream był, ja po pierwsze coś, na pewno po pierwsze proszę. Fajnie, takie lekkie piwka, słuchajcie, to nie obiad w sumie, bo to dwa ziemniaki na pół przekrojone, polane serem, lecie kawę pomidora, cebulę i szczypiorkiem podsypane. Przeproste danie, a super smaczne. I trochę liści, kurde. Te liście to nie wiem skąd one są, jakiego drzewa. Makłowicz by nie pogardził. Gesslerowa pewnie by tak należy głup, choć był ten po podłogę, ale o, jakby głodna była, to by zjadła. Będziesz chyba gdzieś piwo? No właśnie nie wiem. A ty? Jeżeli będziesz, to wezmę deser i herbatę wezmę coś do picia. Kawę, herbatę jakoś bez kofeinową. Mógłbym siąść, ale chciałbym pójść im pokazać ten browar. To jak zrobić? No to idź. Ty możesz, możesz zamówić, a my ten. No właśnie. To mi możesz. Bo zanim teraz pan wróci, dlatego się pytałam. Tylko mi, proszę pani, jest tak, żytnie, fruity aromatic, jest Cotswold Pale. Okej, okay, pale możemy, Merula Stout, Smoky and Rich, Iron Stone for... Okej, okay, Merula Stout, tylko half pint. Który? Bo dzisiaj oszczędzamy organizm, kierowcę mamy, ale... Wiecie, tutaj jeszcze w przystanku dużo będzie, bo człowiek będzie jeszcze latał po krzakach, kurczę. Merula half pint. Nie daj Boże zakaszli, to ludzie cicho się robią. No. Kaszniesz, cisza na sali. Jak chcesz ciszę na sali, dzisiaj nie trzeba krzyczeć, nie trzeba mówić nic, tylko trzeba... Którą stronę? Którą stronę wiatr? Już sprawdzałem, którą stronę wiatr. Trzeba by nie do nich. Człowiek się zakrztusi, nie daj Boże. Słuchaj słowa delta powiedzieć. No. Strach się bać, pani. O, sprawdzę, w którą stronę teraz przyjdę. Kasiu. Podłożę ci. Mhm. Słuchajcie. Kasię zostawiam samą. Chyba, że chcesz iść. Tylko powiedz mi, co chcesz. Merula, half pint. Merula stout. Okay. Merula, dobra. Okej. Okay. To ja będę miała stouta w brownisie, a ty będziesz miał stouta w kance. Chodźcie, słuchajcie, wam pokażę, jakie bajery. Tylko podłączymy telefon do ładowarki. Do kieszeni tylnej? Kasiu, weźmiesz ten? Co? Mhm. A nie, czekaj. Dobra, idziemy.
wiem. No tu jest taki pubik, jakby. O kurde. Mam nadzieję, że to dobrze będzie widać wszystko. O kurde, nie umiem sterować tym całym. Tam pójdę najpierw, zobaczymy te kegi, stoją kaski raczej. Ty no, co jest kurde? O, teraz dopiero. No to całe pracownicze, ten, jak one się nazywają. Samochody stoją. Tam są beczki dalej. Dajcie przez umy, bo mi się nie chce tam iść. Proszę bardzo. Mają kaski, to są te tradycyjne beczki angielskie. O kurde. Ależ to się ciężko tym steruje, tym, słuchajcie, tym całym tym... całym tym, kurde, gimbalem. Streamlabs na to mówię, nie wiem dlaczego. Zaraz wam pokażę, pójdę z daleka, wam pokażę, jak w ogóle to wygląda, cały ten budynek rewelacyjny. Kurde, czegoś on ucieka. Ty czekajcie, wiesz co, wiecie co? On coś mi tu świruje. Zobaczcie z tyłu, jak fajnie to wygląda. Cały ten budynek. Ptaszki śpiewają, no tu wioska jest... dobra, pójdziemy. Ja tu w ogóle się dziwię, jak tu dojeżdżają, to naprawdę chyba konie jeżdżą. Zobaczcie, jaka wąska droga jest. Na dojazd. Czekajcie, przełączę. Zobaczcie. Jak wąsko. Tu jest, w prawo jest parking. Proszę bardzo. A się obrócę wam. Ty czegoż on się nie obraca. O. Budynek w całej okazałości. Świetnie to wygląda, co? Teraz przełączę. O, ta jest kamera lepsza, nie jest taki szeroki kąt. Może będzie lepiej widać nawet. Widzicie, co całe właśnie to jest, o, ta wieża, o czym mówiłem, że to grawitacyjnie, znaczy grawitacyjnie. No wszystko z góry się zaczyna i na dole macie gotowe piwo. Browar ikona jest. Znaczy browar, sam budynek. Zobaczcie, tam beczki, kaski pomalowane na biało-czerwone, kolory Polski. Skąd wiedzieli, że my tu przyjedziemy? Nie wiem. Cały ten, o tam się, tam pani idzie, tam my siedzimy, stamtąd przyszedłem. Tu jest po lewej stronie, o tutaj, jest sklep, potężny sklep. Kurczę, tam mają, oczywiście już jakieś szklanki podkupiłem, ale jeszcze piw trochę podkupię, to może na kolejnych live'ach to w ogóle będzie do wypicia. Cały budyneczek tak wygląda, jeszcze raz pokażę. A tu ludzie mieszkają po prawej stronie, kurczę. No kurde, super. Czekajcie, pójdę tam dalej, zobaczę, czy da się to, czy mnie pogonią, czy nie. Po prostu tak. I zaraz zobaczymy. O. A tu, zobaczcie, są w stanie, czyli mają własne konie nawet. O kurde. Coś tu stoliki zabierają. Nie wiem, ten. No widać, że to stare jest wszystko. A czy jakie okna w ogóle? O, tutaj jakaś rurka, patrzcie. Do spuszczania pewnie buta. Na pewno. Zobaczcie, jak to wygląda. Jakie w ogóle bajery, jakie słupy. To wszystko betonowe jest. Taki wejkusz. Tu jakiś zaworek, kolejny wąż. Tu już widać, że to pewnie nowoczesne jakieś instalacje już były. Nie wiem, czy tu mogę wchodzić. No, zakazu nie widziałem, ale najwyżej, słuchajcie, zaraz będą nas gonić. To nas pogonią. No, jaki problem. No, ale pójdziemy. O, jest koń. Patrzcie, jest koń. Tu są stajnie. Są stajnie. To jest browarniczy samochód. A gdzie te wozy, którymi oni te piwo wożą? Tu dalej jeszcze
Jeszcze widać, że stoją, tu kajki już stoją. Tam, a jeszcze tam dalej kaski też są. O, jest wóz, kurde, ciekawe, czy ja będę mógł to pokazać. Jest wóz. I fajny landek. No, ma jakieś wycieczki. Landek, no i dalej. No malutki browar, naprawdę. Tu mają plac, jakoś jedna ciężaróweczka stoi. A z tej strony wam pokażę. Zobaczcie, jak to wygląda. Końska nerka. O, tu widzę, tanki stoją z tyłu. Malutki browar, kurczę, lubię. Lubię takie ten. Znaczy nawet te schody. Metalowe, stare schody. I tam wóz stoi w garażu. No nie wiem, tam już, nie będę może wbijał. Nie mam tak pozwolenia, tak już na podwórko to już trochę tak, wiecie, jak nie będę tam ten. Dobra. Idziemy jeszcze popatrzeć. Cały ten, tu jakaś instalacja, nie wiem, to coś pewnie może nam uto. Tu jaki, zobacz, jaki wykurz, jakaś winda może tędy jeździ albo coś. ...1849 rok budowy tego browaru. 1849. Naprawdę ładnie tutaj jest. Słychać, że w Anglii jesteśmy? Tu jaka drabinka. Z tyłu za mną. Zabezpieczyli ją właśnie tego blachu, żeby ludzie nie wchodzili wyżej. Tam, syk, do góry. Kurczę, powiem wam, cześć. Ten gimbal to jest przerypany w ogóle do całej tej... całej tej imprezy. Dobra, wracamy do stolika. No tam dalej cały sklep, tutaj jeszcze jest w ogóle restauracja, pub, także polecam. Jak ktoś by był, to można przyjechać. Tutaj z tyłu za mną. Do środka tam się wchodzi. Znaczy, to w ogóle fajnie porobione wszystko jest. Ups. Mają muzeum, mają właśnie te brewery tours. Tutaj stoliczki. I wchodzimy, idziemy do stolika. Wypijemy jeszcze piwko. Zimno ci? Tam ja poszedłem, tam się ciepło jest. Słońce świeci. Tam, gdzie ci mówiłem, żebyśmy usiedli, gdzie ty nie chciałaś, bo mówiła, że dużo ludzi. To tam właśnie było najfajniej. Już wolę trochę zmarznąć i być w tłumie. Tutaj tylko pokażę, jak to wygląda. No. Tu, gdzie my siedzimy całe. Stoliczki też, zobaczcie, pod dachem. Tutaj jakiś butla gazowa. O, to trzeba powiedzieć, żeby pan ci włączył to grzanie. No i zamówiłam brownie z lodami. No to ci zimno i lody zamówiłaś. No to nie, no to... Ale tak, poprosiłam, żeby brownie na ciepło było. Aha, no brownie na ciepło, tak. A lody też na ciepło? Tak. Tak, lody też na ciepło, tak? I mokkę na ciepło. Więc się zbalansuje. W życiu chodzi o właśnie ten balans. Tak, zrobię. Gdzież on to się przesyła? Proszę, do Katarzyny tutaj. Ja widzę, że on ma ciągoty do mnie. O, kamera. Zablokuj go. Stasiu! Gimbalu ty jeden, ty. Nie ruszaj się. Wasze zdrowie? Proszę bardzo, jeszcze. Takie mają logo. Nasza ładniejsza, ale nie będę im tego mówić. Zostawiłeś torbę ze szklanką twoją na siedzeniu i wiatr ją zmuchnął i ja był taki odgłos, że myślałam, że się w mak rozstrzał. Coś ty gadasz. A to na szczęście były miętówki w środku. Miętówki były, no. W środku były miętówki. I miętówki zamortyzowały uderzenie. Tak. A to ja się znam na kurde fizyce, pan, co się nie znam. Pan mi podniósł. Czekajcie, podłączę ładowanie. Niech on też ładuje, no. Troszkę także pozdrawiam. Nie? Piaskowiec w tle? Gdzie? A oglądałaś to? A. Gdzie? No tu tutaj? Za tobą. A, takie... tutaj, że. No jesteśmy w Hiszpanii, słuchajcie. Południe Włoch, Hiszpania, zobaczcie, piaskowiec. Południe Włoch jesteśmy.
Piaskowiec, południe Włoch. Tylko troszkę ta pogoda taka angielska. Pozdrawiam was ja. Ja też. Katarzyna też. I córcia mała. Ona tak. Jeszcze nie wie, co to ojciec. Ona nie wie, co to się, kim jej ojciec ten jest. Jak się dowie, to kurde. Mała rorka. To jaja. Mała rorka. Rorka. Będziemy rorka na nią mówić. No. I każdy będzie się zastanawiał, co to za imię. Rorka kajorka. O, widzisz? O, rymuje się. A jak? Aurora od Kajora. O, widzisz? Ty, widzisz? Nawet nie wiedziałam, to się zrymować można, kurde. No. Ja jak berety. Pozdrowienia mamy. Patrzcie. Dzięki. Pozdrowienia mamy z Edynburga, słuchajcie. Jak tam w Edynburgu pogoda? Lux? Czy jest w ogóle ta pogoda, czy nie ma w ogóle nic pogody? Że nie ma, w ogóle nie ma powietrza, nie ma nic. Wasze zdrowie? Przewinę może na mnie, może pan, wiecie... I jak ktoś nie przewinę na mnie, przyjdzie pan, może piwo przyniesie, może przewinę. Nie. Może nie chce ten, żeby występować w telewizji. Szanujemy to. Mhm. O, i to, fajna ta. Piaskowiec ten taki z tyłu. A wiesz, co mi się wydaje, że to nie jest piaskowiec, to jest lime. To nie jest no to piaskowiec. To jest lime. Wapień. Lime to jest wapień. To jest wapień. Tutaj no może tak, bo to taki zwłaszcza widać, w czasie Georgian. Piaskowiec łupany, twardszy by był. Łupany, dokładnie. Dlatego nie, piaskowiec jest mięciutki, dlatego jest ładnie wygładzony, a to nie jest wygładzony, więc to jest wapień, to jest lime. Limestone. Limestone. Tak. Limestone. Miłosz napisał. Także dzisiaj, kurczę, słuchajcie, impreza jest w artezanie. Ciekawe, że ktoś tam robi live'a, kurczę, a my na wycieczce jesteśmy, to też nie popatrzymy. Ale co chciałem powiedzieć, tutaj ja będę się starał zabukować brewery tour, zobaczymy, czy live stream da się z tego zrobić, ale chociaż wątpię, żeby tam browarze mieli, żeby browarze mieli, jak to się nazywa, Wi-Fi tam w środku, chyba, że może mają, nie wiem. Wi-Fi. To browar z 1849 roku, to już może się, ten, może już zawrzeli. 1849 roku browar. To ci świeczkę dadzą albo lampę, jak nasz już wynalazł. Ty, ale jak byliśmy kiedyś w Walii, słuchajcie, za ruiny zamku, zamek kurde 1000 lat i Bluetooth miał w murze budowany. No. Ano? I to w różnych miejscach podwodziłeś i... To już kurde w tamtych czasach mieli Bluetooth. No. Jeszcze nie mieli czym odbierać, wiecie, komórek jeszcze nie było, a oni już Bluetooth mieli. Bo to było Bluetooth ready i no, Wi-Fi ready no, tak. I czekało do 2000. No, tak. 1000 lat czekali prawie. O, koń przyjeżdża, koń przyjeżdża. Żywy? No chyba tędy przyjedzie. Tak, idzie pani. Pokaż. Czarny, ale piękny, ale piękny. Jakie ma skarpety. To on tam stał, czyścili go tam. On będzie jakiś... To ten, co pokazywałeś? Tak, to ten sam. Bo ja wiem, jak on na imię tam ma. Karo. Nero może. Nero, Karo Nero. A, Karo, bo to czerwony Karo, tak? Czy jak? Karo to oznacza drogi. Dobra, przyniesie pan jeszcze te jedno piwko, wypijemy i słuchajcie, taki krótki live spontan dzisiaj. Bardziej zachęta niż konkret jakiś. Także, ale się nie mogę doczekać tam w środku, to musi być kurde wow. Jeszcze, no mógłbym sklepek ewentualnie, sklep mają potężny sklep, kurczę. Nawet nie tylko piwa ich, ale mają dużo whisky szkockiej, walijską whisky mają. Bardzo duży wybór szkockiej whisky. Coś nie ma, ale ten Old Hooky najlepszy, bez bitterek, super, chociaż ja bym, dla mnie trochę jest zbyt, mógłby być bardziej bitter. Bardziej gorzki? Tak, bardziej gorzki mógłby być, dokładnie, także słuchajcie, nie, no fajnie, nie, jest ciepło, kurczę, był taki moment, że jakaś ciemna chmura przyszła, już myślałem, że padać będzie i uciekliśmy tutaj pod dach. Ale jak wieje, to wieje takim kurde arktycznym lodowatym lodem, lodowym wiatrem. A wioska jak się nazywa? Wioska jest, jak akurat to? Hook Norton. Tak. Hook Norton, proszę pana. I od tego wzięła się nazwa. Nazwa browaru. Także. Muszę tutaj... Tutaj jest. Hook Norton Ales. Petri Inn. To jest Hook Norton Ales, established 849, The Pale Inn. Jakieś mają pewnie, może już ten, nie wiadomo, może już nie istnieją, nie wiem, dlaczego tak jest, ale ładnie to jest porobione. Ładnie jest porobione. Fajnie, bo widać, że to stare jest.
Mi się podoba, znaczy ten sprosy wszędzie, czerwone w oknach. Mm-hmm. Bardzo stylowo jest. Nie, widać, jak mają sprosy czerwone, to wszędzie też sprosy czerwone, a nie gdzieś tu zielone, tam żółte, tam coś tam. Takie, wiecie, jest zrobione z gustem, a nie ten. Czuć taką erę wiktoriańską, tak, i ten tak, boom industrialny. Tak, bo to jest ten cały, tak, ten się nazywa Victorian Tower Brewery. Mm-hmm, mm-hmm. To jest typ w ogóle. Czuć. Brewery Tower. Jakby teraz Victorian panowie w Brewery cylindrach Tower przechodzili i ten, to identyko. Tylko te parasolki trzeba ściągać. No. Tak się przenieść tamte czasy i piwka popróbować. Ej. Konie już przejechały. Konie jeżdżą. No. Konie normalnie jeżdżą, wszystko ten. Mm. Ja mógłbym przejeść tam. Przecież bym przeżył, kurde. Może Wi-Fi mają, w tamtym zamku mają Bluetooth, a mają to. Nie. To może tutaj Wi-Fi mają. Dobra, gdzie to piwko? Zamówiłaś na to? Twoje lody, kurczę, zamawiałem. Nie, ja musiałam go machać do niego, w ogóle nas zlał troszkę, szczerze powiedziawszy. No bo powiedzieliśmy, że wszystko w porządku tutaj. Więc zanim... Bo może gości się boi, kurde, jakiś film przecież streamer. Więc zanim przyszedłeś, to dopiero zamówiłam chwilę przed tym. Nie wiem, czy widzisz, tutaj dookoła są lampki powieszone, żarówki takie. Widzicie? Żarówki? Nie, nie widać. Tu od okna idą tutaj w ten. O, jedzie koń. Może idą go pogadać? Nie, idzie pan. Tak? Bo to przekręcę na siebie, bo idzie piwo nasze. Kurde. Nie, Land Rover nie koń. To tak chodzi? Tak, Land Rover tak chodzi? Idzie się w koń. Okay. My day is really hot. Okay. Lovely, thank you very much. Thanks a lot. Thanks a lot. It's nice, yeah. Oh. It's ready to drink. Yeah. Thank you. The brand. Thank you. Zobaczcie. Zobaczcie, jaka piana. To muszę już nakierować. Zobaczcie, jaka piana. Zobaczcie, jaka piana. Tradycyjny browar brytyjski. Stałcik. Można print screeny robić. Idealnie nalany. Rewelacja. Rewelacja. Thank you. Widzisz? Dostałeś łyżkę też. Łyżkę sam, tak jak patrzałem na tę łyżkę. Ja nie chcę. Brownie stout? Nie chcesz? Brownie stout? No. Spróbować mogę. O, słuchajcie, spróbujemy najpierw brownie. Albo nie, ja najpierw wolę piwo. Wasze zdrowie. Fajna ten. Half pańcik. Zobaczcie, fajny half pańcik. Zajebista. Ale piana rewelacja. No szkurde, piana. Aż kurczę, że nie mam drugi telefon, zdjęcie zrobił. Rób moim. Ale jestem... dobra. Czekajcie. Muszę to zrobić. Wykaduj, żeby nie było tak, może na górze, co? Dobra. Mhm. To bo na Instagram sobie wrzucę, to tak... Fajne są te butle, bo są czerwone i dodają kolory tym mm-hmm. temu obrazowi. Mm. Ale tu się widzę, że się zamykają. Już do 17 jest cała impreza, także nie sprawdzę. Kurde no. Wasze zdrowie. Świetny stout. I to jest... Ale kurczę zapach. Szkoda mi tej piany. Coś to było? Podasz, proszę. Oh, because you need to open it. Yes. And just pull it down. Yeah, yeah. Because I've put it up, so I know. Yeah, I got it. O kurczę. Guinness przy tym, słuchajcie. Mógłby się uczyć. Sztos. Jedno z najlepszych piw. Ale kurde, rewelacja. Ale kurde, bajera. Kobiety w ciąży mogą pić stauty, słuchajcie, się milk stauty. Mi Kasia do tej pory to wypomina, że kiedyś taki durnot nagadałem, jak ją spotkałem w 2012 roku. Do tej pory pamiętaj, ja w życiu takich rzeczy nie mówiłem. No ona mówi, że mówiłem. No. Bardzo dobry, ładnie pachnie. Wasze zdrowie. Nie no, rewelacja. Rewelacja. Ależ kurczę stauty. Najlepszy na koniec, widzisz? On jest dosyć mocno zimny, ja bym go... Ale to stouty podają dosyć... Extra cold jest, naprawdę bardzo zimny jest. Moim zdaniem trochę... Nie wiem, może kto tak pod tego Guinnessa robić. Ten Guinness to wprowadził, ten extra cold. Kurde, piwo, że miało 2 stopnie, no ludzie, to jest profanacja. Dlatego tutaj ja tam nic nie czuję za bardzo. Jakiś wad w nim. Pyszny jestem brownie.
Rewelacja, ale są tutaj jeszcze bardzo, bardzo aromatyczny, no kurde. Ach, ale coś tam jeszcze jest takiego, coś, czego ja nie umiem nazwać. Ile stout może leżeć? Coś jest. No stout z reguły dłużej jak normalne piwo. No. Ale, bo on jest, wiesz, tam go poprzykrywa, tam cała ta paloność potężna, to tam się z nim dużo nie będzie działo. Ale parę lat? Ale, o nie, parę lat to nie. Chyba, że jest mocne, imperialne stauty, to tak, latami. No. Na takie normalne stauty to nie, to skwaśnieje chyba. Super świeży. Kurde. No, ach, kurczę. No ale ta piana, jeszcze do tej pory, zobaczcie, zobaczcie jaki lacing się, zobaczcie. No coś kurde niesamowitego. I tu się cała ta, widzicie? 4,6% i to jest, jeszcze go nazwę, już nie pamiętam. Merula Stout, 4,2% ABV. Mam ochotę na stout, ale jakby się takie coś kurczę udało uważać, no to jest sztos, mistrzostwo. Ale jak jest ciepło, nie przeszkadza mi tak bardzo w sumie. Znaczy już gardło słyszę, że siada. Jest naprawdę mocno zimny. Tamte były w temperaturze takiej, wiecie, tutaj w Anglii podają te piwa. One może nawet nie były schładzane, gdzieś tam w piwnicy. 14 stopni pewnie max te piwa miały. No i jest okej, okay, to one są fajne do picia, bezpieczne, ale ten stout jest bardzo zimny, on ma poniżej 10 stopni, na pewno. Ja bym go tak... No jest o taki stout, słuchajcie, na upał, kurde, sztos. Ale no ja jestem pod wrażeniem, to te piwo to zrobiło robotę, naprawdę. Kurczę, dawno tak dopiero stoutu nie piłem. Jak, Kasia, spróbowałaś i co? Bardzo dobre. Ale jest tobie, on jest bardzo owocowy, taki... Właśnie w zapachu jest jakiś taki goryczka, owocowy. Goryczka raczej niska, to jest zwykły stout. Chociaż nie, goryczka jest, okej. Okay. Goryczka jest, ma tak za 30 był na pewno. Po 40. No jest na pewno bardziej goryczkowy niż ten bitter, nie? Ale to może ta goryczka, to też tak się człowiek sugeruje przez tą paloność i... Tutaj może być. Także, kurczę, no tutaj, słuchajcie, no będziemy kombinować, żeby tutaj wrócić na ten brewery tour. Zobaczymy, jak to będzie. A właśnie, a jak tam chodziłem, to nie przerwało, bo tam przecież Wi-Fi, zapomniałem, że do Wi-Fi byłem podłączony tutaj. Kurczę, mogę sprawdzić tam Wi-Fi w tej wieży tam. Także... Świetne piwo. Dobra, słuchajcie, tym pozytywnym akcentem ja się z wami żegnam, bo... A może pójdę się tam pożegnać? Albo nie, dobra, tutaj. Stąd się pożegnam. Słuchajcie, ja się z wami żegnam. Tak, albo wyjdę. Wyjdę. O kurde, ześwirował się. Ja się żegnam, zapraszam. Nie wiem kiedy, ale będę kombinował, żeby tu przyjechać na wycieczkę. Po browarze. Także będziemy kombinować. Kurde, mi ciężko panować. O, teraz. Teraz będzie lepiej. Zapraszam was już teraz na wycieczkę. Zobaczymy. Jak nie będzie na żywo, to po prostu wykombinujemy, żeby... Jak nie będzie na żywo, to po prostu wykombinujemy, żeby... Nagram to po prostu. Nagram aparatem, zmontuję fajnie. Dobry mam aparat, także to w 4K, kurczę, trzaśniemy jakoś taką, że kapcie spadną. Ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie i zapraszam i miłego weekendu życzę i zapraszam na następne live. Cześć!